Witam Państwa serdecznie, nazywam się Martyna Jałoszyńska, to jest Telewizja w Punkt. Zbliża się koniec roku, więc jesteśmy w tym czasie świąteczno-końcoworocznym, który dla Polaków jest bardzo ważny. Dla wielu z nich ze względów religijnych, dla części również ze względów po prostu tradycyjnych. Natomiast jest to też bardzo interesujący czas, dlatego że jak w soczewce pokazuje relacje, które istnieją pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny. Święta wiążą się z tym, że poświęcamy dużo czasu na ich przygotowanie, dużo czasu na sprzątanie, na przygotowywanie potraw, na czas z rodziną, na kupowanie prezentów. No i niestety nadal dużą część tej pracy wykonuje tylko część domowników, a raczej domowniczek, bo dużą część tej pracy wykonują kobiety. I oczywiście jest wiele takich związków, takich rodzin, gdzie te obowiązki są już dzielone porówno pomiędzy partnerów i partnerki, pomiędzy dzieci, pomiędzy dziadków, ale wciąż jest dużo takich rodzin, gdzie obowiązek przygotowania świąt spada przede wszystkim na kobiety, na matki, córki, babcie i to one poświęcają swój czas, poświęcają wiele dni przed świętami na to, żeby zadbać o to, by wszyscy domownicy otrzymali prezenty, na to, by przygotować te tradycyjne 12 potraw na Wigilię, na to, żeby sprzątnąć dom do połysku. I w wielu domach jest tak, że kobiety przez te kilka dni przed świętami spędzają wiele godzin w kuchni, zarywają noce, by dom błyszczał czystością, a mężczyźni nie poczuwają się do tych obowiązków lub co najwyżej pomagają w części z nich. Ta praca, którą kobiety wykonują w okresie przedświątecznym i świątecznym też, nazywa się nieodpłatną pracą i często też pracą niewidzialną, dlatego że ze względu na to, że jest nieodpłatna, jest również bardzo często niezauważana. Oczywiście mężczyźni, tak jak powiedziałam, czasem uczestniczą w tych pracach, ale bardzo często nazywają to po prostu pomaganiem w domu, co też akcentuje, że ta praca nie jest ich obowiązkiem, tylko raczej czymś, co wykonują, bo po prostu chcą pomóc swojej partnerce, że mimo wszystko to utrzymanie domu jest wciąż obowiązkiem kobiety. I ten model, oczywiście model patriarchalny, on wciąż bardzo mocno się utrzymuje w dużej części domostw Polek i Polaków. Oczywiście bardzo często jest tak, że to kobiety same powielają te stereotypy i te schematy, dlatego że są po prostu wychowane w patriarchacie, więc starsze kobiety bardzo często oczekują od młodszych, że to one będą im pomagać przy sprzątaniu, że to one będą im pomagać przy przygotowaniu całej wigilijnej wieczerzy. I ignorują kompletnie to, że ich partnerzy, że ich synowie są w te obowiązki niezaangażowani. To nie jest zaskakujące, bo jeżeli ktoś wychował się w takim przekonaniu, że obowiązki dzielą się na tak zwane męskie i kobiece, to bardzo trudno jest wyrwać się z tych schematów i się im jakoś przeciwstawić. I tutaj pojawia się nie tylko opór ze strony partnera, ale też właśnie ze strony starszych kobiet, które wymuszają na młodszych właśnie powielanie tych schematów. Nieodpłatna praca kobiet, tak jak już mówiłam, zwana niewidzialną pracą, jest w ogóle bardzo ciekawym tematem, znacznie większym od samej kwestii przygotowania świąt, czy w ogóle tych wszystkich przygotowań wokół jakichś imprez rodzinnych czy świąt rodzinnych, dlatego że jest tak naprawdę wykonywana codziennie. I jest niezależna tak w zasadzie od części świata, w której żyjemy, czy kraju, w którym mieszkamy, dlatego że pojawia się wszędzie. Oczywiście te różnice istnieją, bo w krajach, których ten poziom równości jest wyższy niż w innych, ten podział obowiązków też jest bardziej równy. Natomiast w krajach, gdzie te stereotypowe role kobiece i męskie są wciąż bardzo silne, no to kobiety nadal wykonują zdecydowaną większość tej pracy, nie tylko w święta, ale i na co dzień.
Organizacja Narodów Zjednoczonych w 2018 roku opublikowała taki raport, który podaje, że na całym świecie kobiety wykonują 2,6 razy więcej nieodpłatnej pracy niż mężczyźni. Co ciekawe, wartość tej pracy jest bardzo, bardzo wysoka. Jest warta trzykrotnie więcej niż cały rynek technologiczny, niż globalny przemysł technologiczny. To jest w sumie około 10,8 biliona dolarów rocznie. Każdego dnia kobiety wykonują 12,5 miliarda godzin bezpłatnej pracy opiekuńczej. I aż 80% z 67 milionów pracowników domowych to są kobiety. Więc widać też, że te proporcje są bardzo, bardzo nierówne. Co ciekawe, mamy też takie badanie, ono co prawda nie jest już najnowsze, bo jest z 2013 roku, ale jest to badanie przeprowadzone przez Główny Urząd Statystyczny w Polsce, który to wycenił tę pracę, którą kobiety i mężczyźni wykonują w domu. I w przypadku kobiet wyceniono tę pracę na pensję w kwocie 2113 zł, czyli było to około 58% przeciętnego wynagrodzenia w 2013 roku. W przypadku mężczyzn było to 1218 zł. Więc tutaj również widać te dysproporcje. Mężczyźni wykonują tej pracy w domu jednak znacznie mniej, kobiety znacznie więcej. Na co się to przekłada? Jeżeli taka praca wykonywana jest codziennie, no to tak naprawdę pozbawia codziennie kobiety jakiegoś czasu, który mogłyby wykorzystać na coś innego. Są nie tylko bardziej zmęczone, ale mają mniej czasu na to, żeby się samodoskonalić, żeby realizować swoje hobby, żeby właśnie odpoczywać, żeby dodatkowo pracować. Bo i to później przekłada się też na rozwój ich kariery zawodowej, na to, że kobieta w tym samym wieku i mężczyzna w tym samym wieku są na innych etapach rozwoju, na innych etapach kariery. Ta nieodpłatna praca kobiet to tak zwany drugi etat, który jest etatem niewidzialnym. Pojęcie drugiego etatu wywodzi się w ogóle z okresu PRL-u, ponieważ oczywiście kobiety pracowały w domu zawsze, nawet wiele lat temu, kiedy jeszcze nie wykonywały aż tak często prac zawodowych, to w domu pracowały zawsze, zarówno w miastach, jak i na wsi. Tylko że na pewnym etapie zaczęły również pracować zawodowo. I PRL spopularyzował pracę zawodową kobiet, choć oczywiście ona już wcześniej, duża część z nich już wcześniej pracowała, bo warto pamiętać, że takie prace jak praca na roli, praca w fabrykach, one były wykonywane przez kobiety zawsze w momencie, w którym emancypantki zaczęły walczyć o pracę zawodową kobiet, to one walczyły przede wszystkim o pracę na takich wyższych, bardziej prestiżowych stanowiskach. Natomiast w okresie PRL-u i dążenia do tej równości pomiędzy mężczyznami i kobietami faktycznie spopularyzowano bardzo mocno pracę zawodową kobiet, ale ta równość nie przełożyła się na równość w domu. I to spowodowało, że kobiety wracając z domu po x godzinach pracy zawodowej musiały jeszcze wykonywać obowiązki domowe, podczas gdy mężczyźni wracali, no i nie musieli ich wykonywać, bo byli przyzwyczajeni do tego, że ta praca jest wykonywana przez ich partnerki. I to trwa do dzisiaj. Nawet jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni już do jakiegoś podziału obowiązków, to on wciąż jest nierówny, wciąż jest bardziej popularny wśród ludzi z lepszym wykształceniem, ludzi mieszkających w miastach, ludzi mających nieco mniej tradycyjne podejście do tego, jak wygląda rodzina, jak wygląda związek partnerski, a w rodzinach bardziej tradycyjnych wciąż ten ogrom niewidzialnej pracy kobiet istnieje, jest bardzo silny i widać to zwłaszcza w okresie świątecznym, kiedy, tak jak powiedziałam, nasze matki czy babcie spędzają długie godziny w kuchni i zamiast potraktować ten czas jako czas na to, żeby odpocząć, kończy się to tym, że tak naprawdę są jeszcze bardziej zapracowane niż w momencie, w którym po prostu pracują zawodowo na co dzień. I zamiast skorzystać z tych kilku dni na relaks z rodziną, zamiast faktycznie czerpać z tej atmosfery świątecznej i atmosfery bliskości z bliskimi,
no to tak naprawdę należy im się dodatkowy urlop po tych świętach, żeby mogły odpocząć po tym, jak je przepracowały. Ta niewidzialna praca kobiet jest tak dużym problemem, że nawet ma swoje, można powiedzieć, święto, czy też raczej dzień niewidzialnej pracy. On jest obchodzony w pierwszy wtorek kwietnia każdego roku. I jest wciąż bardzo dużym problemem, ponieważ pozbawia kobiety bardzo wielu szans. I niestety nie wystarczy tutaj to, by tylko kobiety zaczęły domagać się tego, by te obowiązki były dzielone bardziej równo, bo dopóki mężczyźni nie dostrzegą, że to jest problem i nie zaczną sami wychodzić z inicjatywą tego, żeby traktować po partnersku swoje żony czy też partnerki, to się nie zmieni. I wciąż kobiety będzie od nich oczekiwane, że będą poświęcać więcej czasu na pracę w domu, a znacznie mniej czasu na swój własny rozwój. Więc odpowiedzialność za to, żeby wyrównywać te szanse, leży po obu stronach, zarówno po stronie kobiet, jak i mężczyzn. I warto o tym pamiętać nie tylko w święta Bożego Narodzenia, które właśnie mamy, czy też w jakieś inne ważne dla nas dni, ale po prostu też na co dzień. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję i zapraszam do kolejnego odcinka w najbliższym czasie. To była Telewizja w Punkt, a ja nazywam się Martyna Jałoszyńska. Do zobaczenia.